Okej, witam wszystkich bardzo serdecznie po tej stronie Del Toro. Po tej stronie Toro, a to jest kolejny odcinek do naszej serii Amnesia. Followed by Death! Lecimy! Chcę tam wyjść, chcę wyjść! Czemu nie mogę? Tam są tinderboxy i czarna ściana. A tam? Tam są dwie czarne ściany i piwo. Wino, forever. Tak jak zwykle winda pierdolnie i... Jep! Wow! 500 pięter. Jest, co się dzieje? O matko. Zapalone, zaklejone, zawalone, zaklejone. Courage, chyba nie wiem. Tylko jeden z nich miał coś tam, żeby iść dalej. I zostawił innych. Z tyłu. Oj. Nie fajnie, nie ciekawie. Och, zbudziliśmy się przy zawalonej windzie. Orzełek. Nie, to jastrząb raczej, nie orzełek. Znaczy jastrząb ma trochę inne skrzydła. Ja nie znajód. Dobra. Po co tyle świeczek? Wszystkie zapalmy. Stracimy całą naszą kolekcję tinderboxów, żeby zapalić świeczki. Dobra, zostawiam to otwarte może. Raczej mnie nic tam nie będzie ścigać. Drzwi, skąd one się tu wzięły? Przecież tu nie ma nic. Chyba, że ktoś się odstawił ładnie. Dobra, idźmy tam. Och, jaki fart nie otworzy się. It's locked. Zapis. Rąsia na stoliku, jejku. Nie możemy podnieść. Nie możemy się pobawić rąsią. Czemu? Smutek. Przez ciebie, głupie krzesło. Ho, talerz. Ho. Co my tu mamy? Co to jest? O, pokrójmy rąsię. Ciap. I'm not emo, I'm just want to die. No. I tyle. Hop. Co ja tu podniosłem właściwie? Nic. Tu nic nie ma. Ciemno jak w dupie i nic ciekawego. Czyż nie? Oprócz zapisu, który jest kompletnie nieprzydatny. Jak zwykle musieliśmy to wejść po prostu, żeby się skrypty aktywowały, żeby nas pod... Wiedziałem. Kurwa mać. Idźże szybciej, ja pierdzielę. Wygląda na to, że zabójca mojej żony powrócił. Muszę... Treat carefully, czyli... Muszę stąpać ostrożnie? Nie wiem, co znaczy. Jezu. Nie wiem, co to znaczy treat. O, cześć. We are here. What now? Well, now that we are finally here, we need to find the sacrificial chambers that are mentioned in my book. Huh? What kind of book are you talking about? A book I found many years ago. There's no need for you to know the details about it. All you need to know about this book is that it is the key to our success. Don't worry, William. I've read the book. The information in it will be very useful for us.
Muszą znaleźć, znają treść książki, czyli... Szara klątwa tylko czeka. Co mnie tak strasznie wystraszyło, ej. Mam pusty słoik. Ta. I need to get rid of yet another slime wall. Muszę jeszcze jedną ścianę. Muszę się pozbyć jeszcze jednej ściany, tak. Lecimy na Szczecin. Cześć! O Jezu, nie! Te korytarze są najgorsze, o Boże! Tam jest kwas, gdzie ja się wpakowałem? Oliwa potrzebna. To będzie. Trzeba zapierdzielać to szybko. A locked gate prevents me from advancing beyond the area. Czyli będziemy musieli to... tą kłódkę. Jest źle. Jest źle. Jest źle. Coś tam idzie. Bo się przestraszyłem. Poszło. Luannum. Chyba poszło. Jezu. To jest straszne, to jest za straszne, muszę pokrzyczeć. A ratunku, goni mnie potwór. La la la. La la. La la. Cześć! Kurwa! Zamknij się, zamknij się, zamknij! Idź! O nie! Boże! Mnie tu nie ma! Nie ma mnie! Jezu, jak ja stąd teraz wyjdę? Nic nie daje. Otwórz się! Chcę umrzeć! O, zabij mnie! O, dzięki! Jezu, wredna szafa nie chciała się zamknąć. Geniusze. Geniusz! Genius! Jezu, głupia szafa. No Bosko! Nie no, pozdro. Czy w ogóle muszę tamto skrzydło zamykać? Nie! Nie muszę, ani trochę. O Jezu. Już to widzę. Już to widzę, już widzę tego potwora wchodzącego do szafy. Jezu, jakby to wyglądało w prawdziwym życiu. Przecież on by... wcale by nie zauważył paluchów wystających z szafy, które my cały czas próbowały zamknąć drzwi. Wcale! Wcale! Jezu. Dobra, trzymam te głupie drzwi, zobaczymy kiedy pójdzie. Czy pójdzie. No gdzie on chodzi? Ile mamy w tej szafie jeszcze siedzieć? Jestem ciekawy, czy one tak... non stop chodzą po tym zamku, ryczą, wyważają wszystkie możliwe drzwi. I skrzypią. Czort wie gdzie on jest. The chemistry pod is now filled with acid. Jezu.
poszedł w tamtą stronę. Matko. Teraz pytanie, skąd on wyjdzie. Jak pójdę. Odpowiednim narzędziem powinienem móc to teraz. Chodźmy poszukać odpowiedniego narzędzia. Po 5 minutach siedzenia w szafie. Ile można siedzieć w głupiej szafie, która się sama otwiera? Ha! Ziemniaki. Kurczaki. Op. Tinderbox. Dobra, weźmy jeszcze raz kwas. Hop. A tamto? To co, strych? Ej, ja tam wchodzę. Hop. Chodź, no wchodź na tą głupią beczkę. Hop. Ach, dobra, trzeba tu ustawić piramidę z przedmiotem. Czy nie trzeba pewnie, ale ja tak chcę, to jest moje chore wyobrażenia i tak ma być. O, pięknie. Piękna piramida z itemków. Hop. Hop, hop. Aha, to jest wielkie gówno. Zajmuje fakt, że możemy potem pochodzić. O, dziura w dachu. Dobra, nic ciekawego nie ma. Jeszcze tylko napełnimy znów. Mamy napełnione kwasem, dobra. To teraz potrzebujemy odpowiedniego narzędzia. Cześć! Cześć! Możesz sobie iść. O Jezu. O Jezu. Tam na wprost. Tam na wprost. Jak najdalej od ciebie. Zła kreaturo. Sio. Lecimy dalej. Dobra, zapisane to chyba tam było, zdaje się. Mam taką nadzieję. Uff. Otwórzcie się, złe wrota czasu, przestrzeni. Znów ta pierdolnięta szafana. Szafana, tak. Nie zaszkodzi wyjąć itemów. O, tam coś leży. Luanum! Otwórz się! Ha. Ej, czy... Kłódka jest w doskonałej kondycji. Nie mogli tego kwasu. Głupi kwas. Nie mogli go postawić gdzie indziej. Ja pierdzielę. Tyle przegrać. Chipper. Ta fuk. Au. O Boże, użyj pudeł. Ja pierdzielę, to se wymyślił. Ej, żartujecie chyba. Pozdro. Siedźmy sobie teraz w tej kanciapie dwustronnej śmierci. Dobra, jeżeli coś wyskoczy, to po prostu jeszcze raz tam pójdziemy. Dobra, używamy pudeł. Ha! Więcej pudeł. Hop! Hep! Jezu, Chryste, co się dzieje? Jakieś masakracje się tu dzieją. Hop! Hop! Matko, serio. Skoczmy na to pudełko teraz. Pudełko cudów. Oj, daleko troszkę poleciało. Aż tak nie chciałem. W sumie to czemu by tego jeszcze tam nie położyć? O,
tu, fajne światełko. Opyt. Ouch. Almost dead. No lol. Boję się, serio? Czego ja się boję? Ryczących korytarzy? Muzyki? Hop. Kurna, ciężko to się robi. Hop, hop. Coś na suficie. Oddycha. Ojojoj, nie wiem, czy tam dolecę. Nie, jeszcze jedno. Jezu, jeszcze ten ekran mi się teraz majda. Jak ja to kocham. Au! Oj, oj. Oj, źle. Oj, Jezu, jak ja to przeżyłem. Jestem ciekawy, czy mam w tym sensie używać pudeł. Ale dobra. Idziemy. Jezu, ten ekran się tak majda teraz. Jak mi to przeszkadza cholernie. Hop, hop. Idź, panie. By the way, gratulacje za dobry pomysł. To naprawdę dobry pomysł. Z tymi pudłami. Nawet w oryginale nie było czegoś takiego, żeby tego używać. Aj. Czy tak blisko, chyba tam pudeł już nie będę musiał używać. Naprawdę? Gdzie jestem? Sio, escape. Skipę. No, wstawaj. Jezu, wszystko zapisane nawet. Au! No, cicho tam. Nie lubię was, nie odzywam się. Mówię oczywiście, że to jest tam na escape. Tak, proszę, więcej. Hop. 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 Żeby nie było. Tak blisko, tak dalej. Spróbuj tu wejść. Spróbuj tu wejść. Zamknij mordę. Wow. La la la. Spierdalamy. La 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 la. Jak najdalej. Ulalala. Rozpierdalamy kłódkę i spierdzielamy wysoko, daleko i biegniemy przed siebie i zaraz nas zacznie gonić potwór. O, oliwa. I biegniemy prosto do drzwi, które będą zamknięte i zamykamy je, a tu będą potwory. O, oliwa. Hop. Shit, Sherlock. Jezu. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Teraz zapierdzielam po prostu przed siebie. O! Niebieskie pochodnie. Niebieskie pochodnie oznaczają koniec gry. Jezus Maria, pentagramy na portkach. Klap! Jak to mówi Sobieski. Dobra, teraz żeby nie było znowu jakichś dziwnych praw autorskich na muzyce, to ja się będę już z wami żegnał w tej chwili.
Boże, custom story fajne. Naprawdę fajne. Tylko właśnie krótkie, strasznie krótkie, ale nadrabia jakością. Dobra, ja się już będę z wami żegnał. Standardowo komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Znaczy, w następnej serii, jeszcze nie wiem jaka to będzie. Być może, nie wiem, będę się zastanawiał pół roku, zanim coś wrzucę. No ale dobra, to custom story jest skończone. Jeżeli znacie jakieś dobre custom story, to podsyłajcie mi w privach, w komentarzach, gdziekolwiek, ja i tak wszystko czytam. O, dobra, skończyła się muzyka, można trochę przyciszyć. No dobra muzyka, nie wiem co to było, ale dobra była. Jakieś rock'n'rolle, metale i inne. Dobra, trzymajcie się, na razie. Cześć.